Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Afera Amber Gold, która narodziła się w Trójmieście w województwie pomorskim rządzącym przez Platformę Obywatelską, pokazuje jak w soczewce funkcjonowanie obecnej władzy w naszym całym państwie. Proszę o podanie informacji, czy i kiedy podległe premierowi służby, w szczególności ABW, informowały pana premiera o zagrożeniach związanych z działalnością spółki Amber Gold oraz od kiedy ABW rozpoczęła prowadzenie działań operacyjnych w stosunku do Amber Gold i jej właścicieli. Proszę ministra Gowina o odpowiedź, dlaczego sędziowie 7 Wydziału KRS Sądu Rejonowego Gdańsk Północ nie sprawdzili przed rejestracją spółki Amber Gold informacji o tym, czy Marcin P. był niekarany. Pytam ministra finansów o precyzyjne przedstawienie, jakie kontrole były przeprowadzone w spółkach Marcina P. przez Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej, a w szczególności proszę o wyjaśnienie, dlaczego Urząd Skarbowy, który wszczął postępowanie skarbowe w styczniu 2012 roku, dopiero w miesiącu sierpniu bieżącego roku rozpoczął faktyczną kontrolę. I panie premierze, jeżeli prawdą jest, że... Dziękuję bardzo, nie zdąży pani poseł tego...